Chciałbym powiedzieć, że punkt widzenia, który reprezentuję, jest troszkę bardziej ogólny od kilku tygodni. Dlatego chciałbym spojrzeć na ten rzeczywiście niezwykły punkt tutaj nauki w naszym kraju, jakim jest Campus Ochota, troszkę z innego punktu widzenia, z nieco bardziej ogólnego. Otóż jak wiemy, ten wzrost i rozwój w nauce jest nieustannym gromadzeniem i przekraczaniem kolejnych mas krytycznych. Ale chciałbym powiedzieć, że warunkiem funkcjonowania tego miejsca będzie jego otwartość. Tak się składa, że również i w Polskiej Akademii Nauk, która tu jest tak licznie reprezentowana na tym kampusie, myślimy o pewnym otwarciu i unowocześnieniu całej tej wieloelementowej instytucji. Chcemy, żeby ten przykład, jaki tutaj jest dobrze reprezentowany, był powielony. Powielony w całym kraju, tak ażeby po prostu te wzorce tam były przeniesione. Ażeby w każdej placówce, i tak będzie, w każdej placówce byli doktoranci, ażeby w tym naszym kraju po tylu latach w końcu programy wielodyscyplinowe i realizowane przez właściwie wszystkie środowiska ludzi nauki były regułą. Właściwie, a o tym już mówiłem nie tak dawno, ponieważ tak się to moje życie ułożyło, że miałem kilka wystąpień, w których musiałem adresować jakby ogólniejsze kwestie w ostatnich tygodniach. I to tak jest, proszę Państwa, że w zasadzie nigdy tak nie były blisko nauki humanistyczne, przyrodniczych. Dlatego, że w gruncie rzeczy one wszystkie stawiają sobie ten sam cel. Po prostu są na służbie człowiekowi. Myślę, że wiele jest do zrobienia i oczekujemy tych dobrych przykładów przede wszystkim z takich miejsc właśnie jak Campus Ochota w zakresie wydawnictw. W naszym kraju Akademia sama wydaje ponad 260 pozycji rocznie. Z tego poważna część to są periodyki. Ale kiedy zapytamy, jaki jest procent dobrych wydawnictw, które są oczekiwane i które są przynajmniej przeglądane przez wszystkie kategorie, powiedziałbym, edukacyjne i wiekowe, to nie sądzę, żeby to był większy niż 25 do 30%. Musimy to zmienić. Musimy wprowadzić pewną racjonalność i jak gdyby te we wszystkich elementach rządy po prostu pewnych rozwiązań, które już są gdzieś indziej sprawdzone. Myślę, że dla nas wszystkim wyzwaniem są czasy, które nas czekają. Nie zawsze sobie z tego zdajemy sprawę. Ale myślę, że to tak będzie. Ta przygoda w końcu dla nas prawie że teraz się zaczyna. Proszę Państwa, ja z najwyższym podziwem patrzę na rozwój tego kampusu. Ja myślę, że to jest ten przysłowiowy jakby komin naszej nauki, ten Campus Ochota, ale chciałbym Państwu powiedzieć, że tym większa jest na Was wszystkich, czy na nas tutaj odpowiedzialność. Nie możemy tej szansy po prostu zmarnować. Życzę Państwu najserdeczniej, żeby to się wszystko udało. Dziękuję. Słucham tego z wielką satysfakcją, proszę Państwa. Czasami zamiary są wielkie, stworzenia ogromnego centrum, wielkich ośrodków, które są trudno realizowalne. Tutaj powstawało kolejno kilka, potem kilkanaście jednostek i z tego w tej chwili tworzy się kampus i wydaje się, że taka ścieżka jest dużo bardziej skuteczna, kiedy warunki zewnętrzne i wewnętrzne chęci i możliwości powodują to, o czym mówił przed chwilą pan profesor, prezes Polskiej Akademii Nauk, pan profesor Legocki i mówili inni. Powstaje wartość dodana, powstaje synergia, powstaje masa krytyczna i szereg tych innych terminów, które są w tej chwili bardzo modne, zaczyna tutaj funkcjonować jak gdyby same z siebie, ale to dzięki Wam, dzięki Państwu, dzięki ludziom, którzy tu pracują.
przy niewielkim udziale Komitetu Badań Naukowych, który włożył tutaj ogromne pieniądze w ten kampus. Proszę Państwa, tak przy okazji, przypomnę tylko, jest to jedna z największych inwestycji naukowych w ostatnich latach, porównywalna jedynie w tej chwili z inwestycją w sieć światłowodową Pionier, która prawdopodobnie przebije tę inwestycję. No, chyba że zdecydujemy się sfinansować sen pana profesora Jacka Kuźnickiego, bardzo miły i powiedziałbym też ważny, bo ta wartość dodana i ta masa krytyczna i to wszystko, ten networking i tak dalej, dużo lepiej funkcjonuje, jeżeli są kawiarenki, jeżeli są ścieżki rowerowe. Jakoś tak się dziwnie dzieje, że kawiarnia w Instytucie Naukowym wspomaga badania. Nie wiem dlaczego, ale wiem, że tak jest. Proszę Państwa, próbujemy oszacować w tej chwili w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, jak wyglądają efekty piątego programu ramowego. To jeszcze nie jest koniec, ale oceniamy, że bardzo z grubsza, że około 10-20% badaczy w Polsce brało w taki czy inny sposób udział w tym programie, a pozyskane dodatkowo przez tę grupę środki w tej chwili oceniamy na około miliarda, a może ponad miliarda złotych w ciągu 4 lat. Proszę sobie wyobrazić, że w skali naszego budżetu nauki, oznacza to, że dla tej grupy środki wzrosły o 50%, o połowę, jeżeli dobrze liczę. Proszę Państwa, i to jest rzecz ważna, ponieważ w ten sposób okazuje się, że w praktyce preferujemy nie tylko moralnie, ale i finansowo te centra doskonałości tych, którzy są aktywni i potrafią tą aktywność na zewnątrz dobrze sprzedać, uzyskać na to pieniądze. Proszę Państwa, bardzo parę punktów, które z punktu widzenia ministra nauki i informatyzacji są ważne. Przede wszystkim międzynarodowe studia doktoranckie. Chcemy przez najbliższe parę lat wyraźnie forować ten kierunek działania. Ściąganie z zagranicy i studentów na studia doktoranckie, i wykładowców na te studia doktoranckie, i wzajemne dzielenie się własnymi zasobami kapitału ludzkiego. To jest ważne i to będzie wspierane przez komitet. Utrzymamy w 6. programie ramowym wszystkie te zasadnicze instrumenty wsparcia finansowego dla zwycięzców, które istniały dotychczas. Także proszę liczyć na to, że te 10 czy 20% zwycięskich zespołów i uczonych będzie mogło liczyć na znaczne pieniądze nie tylko z Komisji Europejskiej, ale i z Komitetu Badań Naukowych. Proszę Państwa, i wreszcie myślę, że te plany, które się wiążą z kampusem Ochota, żeby to było centrum zaawansowanych studiów, żeby powstał ośrodek, który będzie promieniował na zewnątrz, są również warte realizacji. Także to centrum tutaj, które jednocześnie będzie silnym centrum informatycznym, wydaje się, będzie mogło inicjować tego typu działania, które mam nadzieję będą dobrym przykładem również dla innych tego typu ośrodków w Polsce. Bo chcę wyraźnie powiedzieć, będziecie mieli Państwo konkurencję i niech tak już będzie. Dziękuję bardzo. Chciałbym zwrócić na pewną rzecz szczególną uwagę, która różni 6. program badawczy od 5. programu badawczego, a która dla mnie jest rzeczą bardzo ważną, a mianowicie w 5. programie badawczym było bardzo duże rozproszenie środków, była ogromna ilość małych programów badawczych. Tutaj 6. program badawczy między innymi tym się różni od 5., że uwagę skoncentrowane na tych 7 podstawowych tematach czy grupach tematycznych i założono, że priorytet będą miały wielkie programy badawcze, ponad 10 milionów euro i dużo większe. I teraz takie programy badawcze wymagają koncentracji środków. Tego nie jest w stanie, że tak powiem, sam działać w ramach takiego programu, nawet bardzo dobry instytut, czy bardzo dobry wydział uniwersytetu, czy też cały uniwersytet. I tutaj dochodzimy do tego, do konieczności współpracy, to o czym tutaj przez cały czas jest mowa w ramach idei kampusu ochockiego. Kłopot polega, jeżeli kłopot istnieje, nie w integracji polskiej nauki z europejską, tylko wielokrotnie chodzi o integrację nauki polskiej wewnątrz, żeby polskie instytucje współpracowały między sobą, dlatego że wtedy razem działając, no to jest już ileś razy o tej synergii mówiono, uzyskają o wiele większą możliwość uzyskania potem wspólnych korzyści. I to właśnie wszystko, co chciałem powiedzieć. Dziękuję.
potencjał kampusu Ochota. Ja podam troszeczkę inne dane niż podał Andrzej Jerzmanowski, z tego względu, że one są dalej szacunkowe. Niemniej one również uwzględniają doktorantów czy też pracowników naukowych, którzy prowadzą studia doktoranckie, nie będąc na studium doktoranckim, będąc obok. Zatrudnienie w kampusie jest około 5,5 tysiąca osób. Pracowników naukowych jest około 1200. Jest około 900 doktorantów na terenie kampusu Ochota. W samych naukach biologicznych i informatycznych zatrudnienie jest 1500 osób, pracowników naukowych 550, doktorantów 400. Wreszcie Europejskie Centra Doskonałości. Mamy w tej chwili 6 dodatkowych centrów doskonałości na kampusie Ochota. Proszę Państwa, to oznacza około 900 tysięcy euro rocznie, które zamieniają się w konferencje, w ruch naukowy, w większe badania naukowe. Pytanie jest, jak potencjał kampusu wykorzystać? Musi istnieć system promocji, to znaczy musi istnieć pomoc zewnętrzna dla pracowników naukowych w zdefiniowaniu celu komercyjnego, w przekształceniu pomysłu w projekt, w znalezieniu partnerów, w sfinansowanie procesu badania i rozwój, wreszcie utworzenie przedsięwzięcia komercyjnego. Pod tym kątem powstał pomysł na Uniwersytecie Warszawskim, by stworzyć biocentrum Uniwersytetu Warszawskiego, ale w zasadzie powinno się to nazywać bioinfocentrum, ponieważ dużym składnikiem tego centrum ma być również informatyka. Centrum Rozwoju Biotechnologii i Informatyki Stosowanej. Centrum to ośrodek naukowo-komercyjny, zespół komercyjnych laboratoriów usługowych, czyli park technologiczny, inkubator przedsięwzięć biotechnologicznych i inkubator przedsięwzięć informatycznych. Jakie efekty możemy otrzymać w wyniku skoncentrowania komercjalizacji w jednym miejscu? Po pierwsze, wykorzystanie potencjału kampusu do celów gospodarczych. Tu już istnieje ciężki sprzęt, tu istnieją laboratoria, istnieje know-how i ekspertyza. Drugi punkt to jest planowa stymulacja rozwoju polskiej biotechnologii. Polska biotechnologia rozwija się dziwnymi meandrami. W zasadzie można powiedzieć, że się w ogóle nie rozwija, ponieważ jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa biotechnologiczne, to można policzyć na palcach jednej ręki i można powiedzieć, że tylko jedno przedsiębiorstwo jest rzeczywiście faktycznie właściwym przedsiębiorstwem biotechnologicznym. Następny element to stworzenie platformy dla przyspieszonego rozwoju przedsięwzięć informatycznych z wykorzystaniem też potencjału, który już istnieje. Wydaje się, że w bezpośrednim zatrudnieniu przy tego typu koncentracji kapitału związanego z komercją można zatrudnić w tym obszarze dodatkowo paręset osób. I tworzenie przedsiębiorstw biotechnologicznych i informatycznych poza kampusem. Dziękuję bardzo. Pierwszym przejawem współdziałania wszystkich instytucji kampusu ochockiego, i to naprawdę ogromna przyjemność o tym powiedzieć, było utworzenie wspólnej sieci rozległej w technologii ATM-owskiej w początku lat 90. Ta sieć do dzisiaj funkcjonuje bezboleśnie na zasadach, które są ogólnie akceptowane i, jak sądzę, w pewnym stopniu przez wszystkie instytucje, które do rozwoju tej sieci się przyczyniły, w dalszym ciągu popierane. Na terenie Ochoty funkcjonuje również Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, które jest centrum wielofunkcyjnym. Z jednej strony jest to Centrum Nauk Obliczeniowych i Informacyjnych, co ma bardzo szerokie znaczenie. Jest to również Centrum Obliczeń Wielkoskalowych, co stanowi jego podstawowe zadanie statutowe. I również centrum, które realizuje cały szereg działań promocyjnych adresowanych do społeczności lokalnej, do społeczności całej Warszawy, do społeczności całego kraju. Jesteśmy na terenie Ochoty bardzo silni w zakresie kształcenia informatycznego. To kształcenie jest realizowane
przez szereg wydziałów uniwersytetu. Warto wspomnieć o oczywistym adresie, Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki i świadectwie jakości procesu edukacyjnego na tym wydziale w postaci nagród w światowych konkursach programistycznych. Tym niemniej kształcenie informatyczne jest realizowane również przez Wydział Fizyki, przez Wydział Chemii, a na już innym poziomie, nie adresowanym bezpośrednio do studentów w ramach ich regularnego programu nauczania, raczej jako uzupełnienie, w ICM, gdzie jest udostępniany dla wszystkim studentom, doktorantom, pracownikom nauki, nie tylko ochockim, ale niezależnie od ich afiliacji, program, szeroki program edukacyjny w zakresie nauk obliczeniowych i modelowania komputerowego. Obok realizacji, umożliwiania realizacji obliczeń naukowych jest to centrum badań, interdyscyplinarne centrum badań w dziedzinie modelowania, również w dziedzinie szeroko pojętych nauk obliczeniowych. Jest to też centrum edukacji. To centrum wszakże udostępnia, tworzy i udostępnia liczne rozwiązania całemu społeczeństwu. Część tych rozwiązań jest udostępniana w skali międzynarodowej. Ponieważ zwróciłem uwagę na to połączenie spektakularne zastosowań i usług obliczeniowych i badań, chciałbym wymienić kilka podstawowych kierunków, które stanowią wyznacznik działalności naukowej w tym ośrodku. Jest to przede wszystkim modelowanie komputerowe w naukach biomolekularnych i biomedycznych z tworzeniem rozwiązań praktycznych. Jest to modelowanie dla potrzeb nauk materiałowych, a zatem nanotechnologii w szczególności. Jest to modelowanie dla potrzeb środowiska, wyrażające się poprzez badania dotyczące atmosfery i szeroko pojętego środowiska. A w warstwie metodologicznej, wspólnej dla wszystkich tych obszarów, jest to szeroko realizowany program badawczy w zakresie modelowania wizualnego, wielkoskalowej analizy danych. Przykładem tego typu badań, które są realizowane, mogą być rozwiązania tworzone w zakresie obszaru biomedycyny, zastosowania rozwiązań wizualnych. Tworzy się zintegrowane środowiska umożliwiające zarówno działania diagnostyczne, planowanie terapii, jak i również archiwizowanie wyników i przeprowadzanie analizy porównawczej do poziomu rzeczywistych systemów klinicznych. Czyna się na przykład, tak jak to ma miejsce w przypadku kardiochirurgii, od obróbki surowych danych pochodzących z różnych źródeł, na przykład z rezonansu, poprzez opisanie szczegółowe danych geometrycznych, aż do realizacji symulacji komputerowej i tworzenia modelu fizycznego niekiedy, pozwalającego na optymalizację decyzji chirurgicznych. Obszar związany ze środowiskiem. Jest to przykład działania na rzecz całego społeczeństwa. Od roku 1997 jest udostępniany, unikalny w dalszym ciągu w skali międzynarodowej, serwis interaktywny w dziedzinie informacji meteorologicznej z udostępnianiem szczegółowych form informacji dotyczących podstawowych obszarów istotnych. Dla środowiska naukowego jest realizowany serwis, który udostępnia w skali całego kraju, w skali całej sieci, której rozwój od kilku lat odbywa się w sposób znakomity, serwis, który udostępnia w tej całej sieci czołowe zbiory aplikacji komputerowych wspomagających badania w dziedzinach nauk biomolekularnych, w dziedzinach nauk inżynierskich, w dziedzinie nauk materiałowych, w dziedzinie chemii. Ja tutaj tylko daję krótkie próbki. I wreszcie,
Działalność, która trwa już od lat kilku także i jest adresowana przede wszystkim do społeczności naukowej, tym niemniej w coraz większej części jest dostępna bez żadnych ograniczeń wszystkim użytkownikom sieci. Jest to dostęp do archiwów informacji i wiedzy, do poziomu kompletnych kolekcji wydawniczych poprzez bazy bibliograficzne, indeksowe, również stworzeniem polskiego rodzaju polskiego elektronicznego wydawnictwa naukowego, zarówno w formie tradycyjnej, jak i w formach alternatywnych. Przykład tego, co jest tworzone, stanowi kompletna kolekcja polskich publikacji matematycznych, udostępniana publicznie z zasobami sięgającymi początku niepodległej Polski po I wojnie światowej. Są to dostępne czołowe, stanowiące symbol dokonań nauki w naszym kraju, publikacje Banacha, Kuratowskiego, Sierpińskiego, wszystkich ludzi, którzy tworzyli historię naszych nauk matematycznych. To są również nowe zasoby, których przykładem jest dostępna elektronicznie forma czasopisma Acta Biochimica Polonica. To jest tylko przykład tych zasobów, które powstają. Obok ICM-u w tej działalności bierze udział i tworzy nową jakość cały szereg placówek ochockich. Żeby wspomnieć chociażby dokonania Instytutu Biochemii i Biofizyki, pan stanowiącego krajowy węzeł sieci biologii molekularnej MBNET. Jesteśmy w dziedzinie informatyki obecni od kilku lat w Europie. Uczestniczymy w wielu programach europejskich. W tym przypadku zaczęło się to już podczas trwania czwartego programu ramowego. Ja nie będę omawiał szczegółowo tych projektów. Wszyscy zainteresowani mogą sięgnąć, uzyskać informację szczegółową na naszych stronach www. Chciałbym wszakże wspomnieć o jednym obszarze, bardzo szczególnym, bo zapoczątkującym nowy okres rozwoju technologii informatycznych. Mówię o tak zwanych technologiach gridowych. W tym zakresie, w którym zastosowania, możliwości wykonywania operacji są nieograniczone barierą miejsca, czasu i akcji, gdzie można poprzez sieć docierać do dowolnych zasobów informacyjnych, można przesyłać oprogramowanie i realizować obliczenia gdzieś, w dowolnym miejscu, tam gdzie jest akurat to łatwe, najłatwiejsze. W tym zakresie uczestniczymy i tworzymy rozwiązania prototypowe dla realizacji tego typu obliczeń w zakresie nauk biomolekularnych, w zakresie również zastosowań środowiskowych. A żeby to wszystko było widoczne, to również w zakresie promocji dokonań nauki realizowanych przy użyciu technologii informatycznych zaangażowaliśmy się od ponad roku i jak Państwo możecie dzisiaj zobaczyć, ekipa przygotowuje program, który będzie dostępny w naszym archiwum internetowym, w naszej akademickiej telewizji internetowej, dostępnej dla każdego, bez żadnych ograniczeń, bez żadnych kosztów, na naszej stronie www. I to jest przy okazji również jedno z tych działań, które może zostać w przyszłości wykorzystane w nieporównanie większym stopniu. To, co dzisiaj jest realizowane, stanowiłoby zaledwie rodzaj pilotażu. Trwały, ciągły festiwal nauki w ten sposób może być dostępny w dowolnym miejscu, które posiada gniazdko sieciowe. Dziękuję bardzo.